Dzień dobry, Tomasz Kojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych jest Michał Huzarski, wiceprzewodniczący SLD na Dolnym Śląsku, kandydat na szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Czy nie pora już rozwiązać Sojusz Lewicy Demokratycznej? Pora rozwiązać problemy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Problem sam się rozwiązał. Leszek Miller odszedł z funkcji przewodniczącego SLD i nie kandyduje. Leszek Miller to zapowiedział od samego początku, że nie będzie kandydował. I ja postanowiłem, aby mieć taką cywilną odwagę jako przedstawiciel Dolnego Śląska, aby ten nasz głos dolnośląski, gdzie mamy bardzo dobrych polityków, bardzo dobrych członków, mądrych, aby ich głos był słyszalny w Warszawie i aby te pomysły, które tutaj się sprawdzają, mogły też sprawdzać się w Polsce. No ale właściwie poza Dolnym Śląskiem jest Pan nierozpoznawalnym politykiem. To jest Pana opinia. Nie wiem, skąd akurat taka opinia. Ja już drugi raz jestem w Radzie Krajowej SLD. Jestem bardzo mocno związany z ochroną zdrowia. Jeżdżę po całej Polsce. Jestem znany w wielu województwach zachodniopomorskim, pomorskim, część śląskiego, mazowieckim, rzeszowskim. Także spokojnie. Pracujemy razem wspólnie w zarządzie. Jest dużo inicjatyw, więc moje bycie znanym cały czas się rozszerza. Jasne. A czy te powszechne wybory szefa SLD to nie jest farsa? 10 kandydatów, głosowanie członków w całej Polsce, ale tylko tych, którzy mają opłacone składki. Czyli tak na dobrą sprawę tylko niewielka część obecnych członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej wybiera swojego nowego przewodniczącego. No cóż, to jest bardzo trudne pytanie. Można odpowiedzieć na nie wprost. Gdyby organizacyjnie Sojusz Lewicy Demokratycznej i zarząd, ścisły zarząd krajowy, te osoby, które przewodzą, przewodniczący, sekretarz generalny, szef struktur mazowieckich, gdyby byli skuteczni, gdyby byli dobrze zorganizowani, to te wybory na przewodniczącego wyglądałyby całkowicie inaczej. To byłyby wybory, których jest czas, w których my możemy jako kandydaci odwiedzić wszystkie struktury powiatowe, tak abyśmy się spotkali z jak największą grupą osób, aby wszyscy mogli nas poznać, nie tylko w telewizji, w kawie na ławie, czy w programach ogólnopolskich, ale żeby mogli nas dotknąć, zadać nam trudne pytania, często takie pytania, których nie da się zadać w telewizji czy w radio. I takie powinny być wybory. Wybory też powinny, w wyborach powinni startować moim zdaniem każdy przedstawiciel każdego województwa w prawyborach, a potem powinna zostać wyłoniona grupa najsilniejszych 3, 4, 5 kandydatów i ona powinna walczyć o fotel szefa sojuszu. Cel powinien być jeden. SLD powinno być silne, powinno być wpływowe i powinno doprowadzić do tego, aby ubóstwo w Polsce znikło. Obecnie jest 10 kandydatów. Większość tych kandydatów to są mądrzy ludzie. To są ludzie, z którymi ja mógłbym pracować, jeżeli zostałbym szefem. Ale ludzie, którzy powszechnie są nieznani właściwie, tak? Poza Krzysztofem Gawkowskim, czy Włodzimierzem Czarzastym, czy panią Joanną Senyszyn, to są ludzie nieznani powszechnie. Powszechnie wielu bohaterów jest nieznanych, wielu ludzi, którzy na co dzień pomagają innym, tym, którym nie pomaga państwo, nie pomagają instytucje samorządowe. A tak naprawdę chodzi nam o to, aby pomóc tym ludziom. Jesteśmy ludźmi wrażliwymi, jeżeli chodzi o lewicę i chcemy tym ludziom pomagać. Dlaczego w Sojuszu nie przeprowadzono prawyborów? I dlaczego ta kampania wyborcza trwa tak krótko? Ja myślę, że to jest kolejna... Jeszcze do tego zimą. Myślę, że to jest kolejna ucieczka obecnie zarządzających, czyli Krzysia Gawkowskiego, czyli Włodka Czarzastego. To jest kolejna ucieczka, kiedy rozmawialiśmy o porażce wyborów samorządowych, to oni już mówili o wyborach prezydenckich, kiedy mówiliśmy poczekajmy z tymi wyborami prezydenckimi, dobrze wybierzmy kandydata, to oni już mówili o Zjednoczonej Lewicy. Kiedy przegraliśmy wybory ze Zjednoczoną Lewicą, to oni mówią, no to już wybierajmy szybko kandydata na przewodniczącego. Nic gorszego, teraz jest najtrudniejszy okres na wybory, na to, żeby jeździć, spotykać się. No i w 2 tygodnie nie da się zrobić rzetelnej kampanii, więc uważam, że niefortunnie i źle to zostało przygotowane, no a zostało to przygotowane przez obecną władzę z Warszawy. Nigdy Warszawa nie będzie rozumiała terenu i może to stąd właśnie wynika. No jeszcze mało tego, te sobotnie wybory,
nie są praktycznie wyborami przewodniczącego SLD, tylko osób, które zdobędą najwyższą liczbę głosów i dwójka z tych najlepszych kandydatów przejdzie do drugiej tury i wtedy delegaci z poszczególnych regionów będą wybierać przewodniczącego. Zgadza się? Niestety tak. Jeżeli, mam nadzieję, że to jest ostatnia manipulacja ludzi rządzących sojuszem, ponieważ po porażce w wyborach parlamentarnych zostało powiedziane raz na zawsze, że partię trzeba upodmiotowić, aby głos był słyszalny członków kół, Polek i Polaków. Natomiast jest to taka troszeczkę fikcja, gdyż w sobotę teraz wszyscy członkowie będą mieli okazję wybierać przewodniczącego, ale już teraz wiemy, że nikt nie uzyska ponad 50% poparcia. W związku z tym będzie druga tura, a w drugiej turze już nie będą wybierali wszyscy członkowie, czyli ta podmiotowość zniknie na rzecz delegatów. No i wiem, że jest problem z członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy nie opłacili składek. Oni nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu. No jest, w związku z tymi niedopracowaniami w organizacji tych wyborów jest olbrzymie poruszenie w kraju. Interweniowałem kilkanaście razy i mam nadzieję, że te interwencje pomogą. Brakuje nam 720 osób na Dolnym Śląsku, które nie uzyskało czynnego prawa wyborczego, mimo że wywiązały się te osoby ze swoich obowiązków. No i ze wczorajszych rozmów, chociażby z Krzysztofem Gawkowskim, wynika, że ma się to zmienić. Czy się zmieni? Zobaczymy. A w Wałbrzychu na 170 członków SLD głosować będzie tylko około 80 osób. No miejmy nadzieję, że ta wczorajsza rozmowa cierpka i gorąca z centralą przyniesie efekt i zwiększy się ta grupa. Znaczy to jak te osoby, które nie opłaciły składek, mają oddać głos? Jak będą weryfikowane? Muszą się porozumieć. To weryfikacja, właściwa weryfikacja musi nastąpić w Warszawie. I poproszę wszystkich członków, aby skontaktowali się z przewodniczącym struktur wałbrzyskich, z Szymonem Heretykiem i upewnili się dzisiaj, późnym popołudniem, czy są na liście. Jak będą przebiegały wybory, ta pierwsza część, ta pierwsza tura? Spotkamy się w naszych siedzibach powiatowych w godzinach pomiędzy 10 a 15, ale szczegółowe warunki ustalają powiaty i w tych godzinach, w trakcie spotkań naszych członków będzie głosowanie w tej samej sali. Ono będzie trwało maksymalnie do 15 i po 15 przy świadkach wszystkich są liczone głosy. Znaczy są rozdawane członkom SLD karty do głosowania, tak? Każdy z 10 kandydatów wybiera jednego, stawia znak krzyżyk w kratce, tak? Tak jest. Wrzuca do urny, potem te głosy są liczone i suma będzie decydowała w Warszawie już potem o tym, tak? Suma trafia do województwa i do centrali i tam są zliczane wszystkie głosy i jak sąd zatwierdzi ważność wyborów, są ogłoszone wyniki. Kiedy druga tura? Kiedy będzie ogłoszony wynik tej pierwszej? Jak policzą? Myślę, że w ciągu dwóch dni, ale za dwa tygodnie będzie kolejna tura wybora. A jak pan widzi przyszłość SLD i Polskiej Lewicy? Czy SLD jako odrębna partia, czy jako część Zjednoczonej Lewicy, bądź jakiegoś innego ugrupowania lewicowego? Panie redaktorze, szanowni państwo, to co ja uważam za najbardziej słuszne, to powrót do korzeni. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej powinniśmy wrócić do ludzi pracy, skupić się na nich, skupić się na tych osobach, które potrzebują pomocy naszej, bo państwo i samorząd im nie są w stanie pomóc. Musimy się skupić na ochronie seniorów i opiece nad nimi. Musimy się też skupić na tych ludziach, którzy nie mają pracy i na młodych ludziach, którym ciężko się przebić na rynek pracy. To jest klucz sukcesu SLD. Ale musimy też zmienić partię. Musimy dostosować jej szeregi i struktury do ilości członków. I to, co najważniejsze, musimy wprowadzić akcyjność. Musimy pomagać ludziom w tych momentach, kiedy zbierają na operację, która nie jest refundowana ani przez NFZ, ani przez Ministerstwo Zdrowia. Musimy pomagać w akcjach, które pomagają zebrać pieniądze na wózek inwalidzki. Czyli wszystkie te problemy oddolne. Nie możemy sobie pozwalać, aby tylko chodzić na demonstracje, bo demonstracje nie rozwiążą problemów. Musimy mieć czas na oddolną pracę, a jak będziemy chodzić tylko na demonstracje, tak jak to robią w Warszawie i w dużych miastach,
to nie będziemy pomagać ludziom. SLD musi być modne i wszyscy muszą, znaczy muszą, mam nadzieję, że będą chcieli klikać kiedyś na Facebooku SLD, lubię to. Dobrze, SLD jako osobna partia, czy jako część większego ugrupowania? Aby SLD była partią, która będzie dbać o zawężenie ubóstwa ludzi, aby partia mogła osiągnąć ten wynik duży, musi uwierzyć, musi postawić na swoich członków, na swój fundament, czyli na koła SLD. I wtedy sojusz będzie silny. Jeżeli akcyjność wypali, o której wspomniałem, specjalne środki z Warszawy na okręg w ilości 30 tysięcy rocznie tylko na samą akcyjność spowodują, że SLD będzie widoczne i jak będzie silne, to będzie w stanie pomagać innym i zapraszać inne osoby z innych ugrupowań lewicowych o sercu lewicowym w szeregi SLD, żeby startowały z list SLD. Mówił Michał Huzarski, wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kandydat na szefa SLD. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.